Witajcie, tutaj Lubsok Welsandwave, a to kolejna recenzja z cyklu Tych nie do końca na serio. Cóż, po długiej nieobecności postanowiłem wrócić, głównie dlatego, że trochę ludzi mnie o to prosiło w komentarzach, to tam osobiście, więc stwierdziłem, że nie mogę ich kurwa zawieść. No i powracam właśnie z nową recenzją, a w niej przedstawiciel LEGO Hero Factory Roka z roku 2012 spod linii Breakout. Muszę na wstępie powiedzieć, że lubię linię Breakout. W sumie chyba to było najlepsza rzecz, jaka spotkała Hero Factory. Było tam naprawdę kilka świetnych zestawów, ale było też kilka gównianych. Wiadomo, równowaga we wszechświecie musi być zachowana. Do której kategorii należy Roka? Zaraz zobaczymy. Jak ja to mówię, na pierwszy rzut oka wygląda nieźle, ale właśnie jak to też zwykle mówię, jak się przyjrzymy bliżej, to się okaże, że ten set może ssać pałkę. Także zaraz zobaczymy. Generalnie kolorystyka jest złota. Lubię złote postaci, jeśli nie jest ten kolor, że tak powiem, przegięty, tak? Przegięta ilość złotego tutaj jest odpowiedni, także to na plus. Ale na minus budowa. Zacznijmy kurwa od nóg, proszę bardzo. No, nogi się ruszają, pozowalność, wiadomo, nie będę omawiał w kółko tego samego. Pozowalność jest jak jest. Generalnie wkurwia mnie to, że po raz kolejny są używane te stopy. Obecnie mamy 2016 rok. Te stopy wymyślili w 2011. I kurwa, przez tyle lat nadal są te same stopy. No ja się pytam, po co? Czy naprawdę projektanci nie umieją wymyślić czegoś innego, czy po prostu nie chcą? Czy po prostu oszczędzają, tylko przekolorowując ciągle te stopy na inne kolory? Naprawdę, zaraz się chyba żygam od tych stóp. Albo ten element zbroi. W ogóle nie zakrywa kostek, jest taki jakiś... Co to za kształt? To jest w ogóle niepraktyczne gówno. Tutaj mam jakiś dzyndzyl. Tak, dzyndzyl, który będzie trzymał te kajdanki. Później wrócimy do tego czegoś. O dziwo, to logo mi się podoba. Fajnie to wygląda. Takie wytłoczone jest na tym. Tylko nie wiadomo właśnie, czym są te wzorki. Obok psują całe wrażenie, bo to jakiś chuj wie co. Nie wiem, co to jest. To jakaś kosmiczna wersja camo? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest. Albo te dziury w pancerzu. Po co to jest? Nie wiem. Czy to można tutaj przyczepić? Zaraz zobaczymy. Czy to tutaj można przyczepić? Nie, nie można. Czyli nie wiadomo, po co to jest. Na chuj to właściwie jest. Tak. Okazuje się, że w takim razie jest to całkowicie, kurwa, bezużyteczne. Dobra. Przejdźmy do ręki. Tak, do całego ramienia. Nie wiem, kurwa, od którego zacząć. O, kulka aż wypadła. To chyba znak, żeby nie zaczynać z tym ramieniem, bo takie jest gówniane, ale dobra, zróbmy. Proszę bardzo, pozowalność jest mocno ograniczona, głównie przez to wszystko tutaj napchane, tego nasrali tutaj do jednego elementu. Nie wiem, kurwa. To ma być coś w stylu łuku chyba, takiego kosmicznego łuku, widzimy. Tutaj możemy manewrować tymi dzyndzylami, znów mi kulka wypadła. Tylko jest to całkowicie bezcelowe. Właśnie, mamy tą kulkę w takim gunmetalowym kolorze. Fajnie to kurwa wygląda, podoba mi się. Podoba mi się też ten element. Kurwa, coś podejrzanie dużo rzeczy mi się tu podoba. W każdym razie podoba mi się ten element, bo wygląda tak jak spluwa. Tutaj widzimy takie elementy typowe dla takiego pistoletu, także to fajnie wygląda. Można tym komuś strzelić w łeb. Ale wrażenie psuje to coś. Zacznę od tyłu. Nie dość, że jest kurwa zamocowany na tym elemencie. Widzicie? Tak. Napchali tam tutaj aż trzy takie stopy. No kurwa. Nie dość, że ten element jest tutaj na nogach, tak? Jest jako stopa. To nie. Musieli go jeszcze wykorzystać jako łącznik z tyłu plecu. Bo tak kurwa uwielbiamy ten element. I za mało go dostaliśmy. Idzie tutaj ten fajny, tak? To mi się podoba. Ten taki niby pasek. Tylko psuje wrażenie te dzidy jakieś tutaj. Mówiłem tu już kiedyś w recenzji Evo, też z Hero Factory, że po co w futurystycznym świecie jakieś strzały? No bo popatrzcie, w przypadku Roki to jest jeszcze bardziej absurdalne, bo on ma tutaj spluwę z czymś takim, ma tak taką potężną spluwę, a obok ma strzały. No aż to jest głupota. Aż mi upadł. Po co używać tej strzały, skoro można strzelić czymś takim? No to ja się pytam, jaki jest na... No, na chuj to coś, skoro tutaj jest futurystyczna broń? A tutaj jest coś ze średniowiecza. Nie wiem, to jest po prostu... nielogiczne. Nie wiem, czy
projektant był na haju, jak to robił, no nie mam pojęcia. Wygląda to po prostu debilnie i chujowo w ogóle, i idiotycznie. Z drugą ręką jest niewiele lepiej, mamy tu niby jakiś tam naramiennik, artykulacja, bla bla bla. Zdajmy na chwilę te kajdanki. Idźcie stąd. Rozpieprza mnie ten element. No popatrzcie, co wam to przypomina, bo dla mnie to przypomina plaster miodu. Wyobraźcie sobie, Roka idzie sobie na misję, co nie? I nagle stwierdził, kurwa, jestem głodny. No to włącza sobie, o, wychodzi mu z ręki plaster i sobie je, o. Widać w przyszłości miód jest zielony, proszę bardzo, żryj to. Nie wiem, to niby ma być jakaś tarcza, czy co to kurwa jest? No nie mam pojęcia, dla mnie to wygląda jak miód, po prostu... Roka chodzi z plastrem miodu, bo jest zawsze głodny na misji. Tak to kurwa dla mnie wygląda. O ile roboty w ogóle mogą jeść. Głowa. To mi się podoba. Naprawdę. Hełm mi się podoba. O, proszę bardzo, pod spodem ta tradycyjna morda. Naprawdę świetnie to wygląda. Muszę powiedzieć, ten, nie wiem, monokl taki. Nie, no naprawdę, ten hełm to jest małe arcydzieło i wydaje mi się, że ten hełm zaprojektowała zupełnie inna osoba niż cały ten set. Bo po prostu to jest małe arcydzieło, naprawdę. To jest na poziomie najlepszych masek z Bionicle, naprawdę. Ten hełm jest po prostu cudowny. Ale żeby zbytnio nie słodzić, to przejdźmy do kajdanek. Wyglądają tak, ja wiem, taki ło, proszę bardzo, na łańcuchu kajdanki, super. To podkreśla, tak, Hero Factory, taka galaktyczna robopolicja. O, takie kajdanki. Tylko, kurwa, jest jeden problem. Generalnie, głównym gimmickiem właśnie Breakout chodziło tam o to, że można złapać przestępcę, tak, i można mu zaczepić te kajdanki. Tylko był jeden mały problem, który tą ideę, kurwa, psuł. Tam wyszło 9 złoczyńców i według moich obliczeń, z tego co pamiętam, to tylko... 3 z nich mogło te kajdanki nosić, kurwa, bo miało normalne dłonie. Popatrzcie. Proszę bardzo, Split Face. Złoczyńca z tej serii. Nie sugerujcie się tym, przyczepiłem to tak dla beki. Możecie mu założyć kajdanki? Nie możecie, bo nie ma, kurwa, dłoni. Albo inny przykład. Toxic Ripa. Tak, też mu przyłożyłem logo Hero Factory dla jaj. Zaczepicie mu kajdanki? Nie zaczepicie, bo nie ma, kurwa, dłoni. Nie ma tak zrobić gimmick, który jest bezużyteczny, bo prawie żadnemu złoczyńcy z tej lingo no nie założycie. To jest debilizm. Wiecie, komu nawet... Nie, no nie wiem, no kurwa, nawet bohaterowie nie mieli 2 rąk. Proszę bardzo, dłoni. Roka ma też tylko 1 dłoń. Nawet na nim nie mogę pokazać, jak te kajdanki działają. Dobra, generalnie tu mam Black Phantoma z tej linii, który ma 2 dłonie, ale już mi się nie chciało go wyciągać. I tak ten gimmick jest bez sensu, kajdanki, wow. Uff, kurwa. Wymyślilibyście coś lepszego w futurystycznym świecie, nie wiem. Dobra, kajdanki można tutaj zaczepić, chyba. No tak, ten dzyndzel po coś musi być. Poczekajcie. O! Roka trzyma sobie kajdanki, o, proszę bardzo. Patrzcie, jaki kozak. Dobra, wypieprzać. Cóż, co ja mogę, kurczę, powiedzieć? Naprawdę, mam mieszane odczucia, no bo ten set ma naprawdę chujowe elementy, ale ma też świetne. No ten hełm, no kurczę, żeby go zamocować do jakiegoś lepszego setu, to by było rewelacyjne, naprawdę. A tak? Cóż, no kurde. Ciężki dylemat, powiem wam. Gdybym miał się bawić w ocenianie według skali, powiedzmy, nie wiem, od 1 do 10, to myślę, że dałbym temu setowi, bo ja wiem, tak. Sam się sobie dziwię, naprawdę, ale dałbym mu, kurwa, 6. Tak, powyżej połowy, naprawdę. Jak tak patrzę na ten set, to kurczę, no, naprawdę, nie wystarczyło zmieniać go całkowicie. Wystarczyło zmienić kilka elementów i już by był, no ja wiem, 8, a może nawet 9, a tak to jest taka 6 na 10. Spoko, kurwa. No. Tak, rzuciłem go, bo to już taki trochę zwyczaj. Ale generalnie nie jest to zły set. Trzeba powiedzieć, że
ujdzie. W Breakout zdarzały się oczywiście lepsze, ale ten naprawdę nie jest do końca tragiczny, nie jest ostatecznym gównem z recenzowanych do mnie przeze mnie setów. Wciąż najgorszym Hero Factory pozostaje Drill Dozer, a ten pan jest naprawdę całkiem niezły. Cóż, i to by było tyle w dzisiejszej recenzji. No i cóż mogę powiedzieć? Trzymajcie się!